to dzień dobry, misiaczki, w ten piękny dzień. Właśnie wjechaliśmy do Serbii. Kota nikt nie zauważył, także kot jest po raz kolejny przemycony. How do you feel, my love? Universe is on our side, really. But like, because normally, every day she is sleeping there. Yes. You know? And it's the first time she's sleeping on your foot, and they didn't look at that. Oh my god! And a new country! Yes. No i już to pierwsza granica chyba, którą przekraczamy w ogóle w nocy. No, bo ciśniemy na północ, ciśniemy na Belgrad! Na Belgrad! No to witamy was serdecznie w mieście nad Dunajem, w Serbii, w Belgradzie. W sumie tak naprawdę nie mieliśmy planu tutaj przyjeżdżać i się zatrzymywać, ale skoro był po drodze, to co na chwilę wskoczymy. No i zobaczymy. Trochę się nie przygotowałem na temat Serbii, ale z tego co wiem, to zaraz wam coś opowiem. Że jestem niesamowicie wykończony po prawie 10 godzinach jazdy, ponieważ nie jedziemy autostradą, jedziemy landem i jest naprawdę grubo. Czuję się co najmniej okropnie. Ale po drodze mieliśmy fajną sytuację, bo szukałem miejsca z Wiki Rhythmic, gdzie mogę sobie załadować film, który tak naprawdę wrzuciłem wcześniej. Prawdopodobnie wrzucałem film z... Jezu, skąd ja wrzucałem film? Z kanionu. Także jak jeszcze nie widzieliście, to ten, o, piesek, duży piesek. No, to jak nie widzieliście, to wbijajcie. I co mogę powiedzieć? Wrzucamy sobie, chciałem wrzucić ten film, więc szukaliśmy jakiejś restauracji, gdziekolwiek, gdzie może być, możemy napić się, nie wiem, kawy i możemy sobie skorzystać z internetu. Ale totalnie nigdzie nie było dobrego sygnału, a naprawdę no już nieraz ładowałem film przez jakieś 15 godzin, więc stwierdziłem, że nie ma totalnie sensu marnować czasu, więc mówię, dobra, ty, ostatnia szansa, albo wrzucam film jutro, albo pojutrze, po prostu no nie będę marnował całego dnia na wrzucenie jednego materiału, więc postanowiłem ostatni raz spróbować i pójść do hostelu. Nie żeby spać, tylko po prostu zapytać się, hej, a może mógłbym sobie tutaj skorzystać z internetu, może jakąś kawę tutaj kupię czy coś i po prostu posiedzieć chwilę sobie, popracować i będziemy uciekać. No i zapytałem, zgodzili się i naprawdę gościu, którego poznaliśmy, nie też dał nam kawę za darmo, oprowadził nas po hostelu, opowiedział nam historię Serbii i no coś naprawdę... Naprawdę pięknego, no tak po prostu zaprosić kogoś, tu macie, to tamto, widział, że mamy kota, pozwolił kota przypiąć sobie na smyczy do jakiejś tam barierki, kot se latał, elegancko przyniósł mu mleko i tak dalej, no naprawdę bardzo, bardzo takie gościnne, mega gościnne słowiańskie podejście do człowieka.
to my w sumie właśnie zjedliśmy sobie fast fooda, bo stwierdziliśmy, że nie ma co jadać w knajpach, a tak naprawdę ileż można jeść marketowych rzeczy, takich jak jakieś bułki, pasztety, już totalnie dość, więc zjedliśmy sobie jakiegoś greckiego fast fooda, tak koniec końców. I co mogę wam ciekawego powiedzieć, to trochę poczytałem, nie za wiele o Belgradzie, ale na początek chciałbym wam powiedzieć, że z tego co wiem, z tego co widzę, jeżeli chodzi o Serbów, o Serbię, to Serbia, tak jak Polska, jest tak naprawdę takim dosyć walecznym narodem. Biją się zawsze i o wszystko, nawet cały czas teraz wciąż mają konflikt z Kosowem, więc na przykład Serbowie nie wjadą do Kosowa, w sensie nawet ciężko im wjechać jest na przykład na tych, na serbskich blachach, tak samo Kosowo i tak dalej, no to jest cały czas jakiś konflikt, nawet gościu, o którym wam mówiłem dzisiaj, był na wojnie, znaczy był no tam z Kosowem czy z kimś tam jakieś paręnaście lat temu, czy tam, no jakoś tak, no wtedy kiedy się naparzali, nie, no mówię, przerąbane cały czas coś gdzieś. My w ogóle jesteśmy na takim głównym placu. Hello. Hello. Do you want to say something? No. Can I keep talking? Yes, of course. Can I kiss you? Thank you. Thank you. No. I tak to właśnie wygląda. Też w ogóle przez wszystkie Bałkany, jak objechaliśmy, to jakby nikt nie lubi Serbii. Serbia zawsze wstrzymała konflikty, zawsze była tą totalnym agresorem. Więc i Albańczycy nie lubią Serbów, Macedończycy nie lubią Serbów, Kosowo nie lubi Serbów, Montenegro, w sumie Czarnogóra, tak średnio najeżdża. Bośnia też średnio, bo też duży kawałek Serbii jest w Bośni, Bośnia jest ten, to wiecie, po rozpadzie Jugosławii to też tam, tam naprawdę była totalna lipa. Więc to co mam powiedzieć, chociaż tak jak się gada z ludźmi, z Serbami, to większość ludzi tak naprawdę ma to gdzieś. Większość tych wszystkich sytuacji jest po prostu związanych z polityką. Cały czas polityka, tak samo jak były te w Dubrowniku, co wam opowiadałem o wojnie, która tak naprawdę była niedawno, to ludzie idą na wojnę i biją się, umierają za czyjeś konflikty tak naprawdę, polityczne. No polityczny chłam, no co innego. Naprawdę, to jest coś strasznie przykrego. A jeżeli chodzi o sam Belgrad, to Belgrad jest jednym z najstarszych miast tutaj jakby odkrytych. Tu w ogóle było jakieś plemię, nie pamiętam jakie, ale jeżeli chodzi już o takie czasy, można powiedzieć, nowe, to tak naprawdę Belgrad był stolicą Jugosławii, całej Jugosławii, potem jakby tej Republiki Czarnogórsko-Serbskiej. Czyli cały czas jakby to jest taka bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o Bałkany. Jak nawet takie centrum Bałkanów. No nie wiem, czy kojarzycie Jugosławia, to w ogóle też gadałem z tym gościem dzisiaj i właśnie wypytałem go, dlaczego, czy lepiej jest, że jakby te wszystkie kraje są niezależne, czy lepiej było, jak była Jugosławia. No i on powiedział, że jak była Jugosławia, to paszporty były, paszport jugosłowiański był o wiele silniejszy, można było przekraczać granice i tak dalej, w sensie z większą łatwością, bezproblemowo. A teraz jest totalna lipa, Serbia ma bardzo dużo ograniczeń, na przykład przez Rusków, przez to tamto, no jest naprawdę, jak to się mówi, sankcji jest dużo różnych kierunków narzucanych i po prostu to jest taka lipa, nie? Taka lipa. Według mnie wszyscy jesteśmy Słowianami i w sumie jak dla mnie fajnie by było, jakby właśnie była taka właśnie jedna wielka republika właśnie tych krajów takich słowiańskich, tych słowiańskiej krwi, słowiańskiej kultury. Moim zdaniem jest to, byłoby to bardzo fajne. Polska powinna być bardziej po tej stronie, jak dla mnie, niż po stronie właśnie zachodu Unii Europejskiej. Przynajmniej to jest taka moja szczera opinia. Jeżeli macie z tym jakieś ale, to śmiało mówcie. Może jestem zwyczajnie niedoinformowany. No, a my się idziemy przejść po takim centrum i zobaczymy, co da się tutaj ciekawego podziać.
No i jak wiecie, cały czas chodzę na boso. Jestem tutaj na boso. Po prostu ludzie siedzący w knajpach, fancy, w ogóle odwaleni, kurde, jak stróż Boże ciało. W ogóle czekajcie, fontanna to może zagłuszać trochę. I patrzą się na mnie jak na nie wiadomo kogo. Bo to zawsze jak ktoś się na mnie patrzy, tak wiecie, tak patrzy się na to, że nie mam butów i tak dalej, że chodzę w szarowarach. To zawsze też się na niego patrzy, tak też się zaczynam tak przyglądać, nie wiecie. Kto tu jest dziwny? Kto jest dziwny? Ja się pytam. Niesamowite. I patrzy się na nich, patrzy się ich prosto w oczy, to wszyscy odwracają wzrok, nie? No niesamowite. Taka tylko moja obserwacja. A co? Może to dlatego, że mam taką rudą, beznadziejną brodę, ale to się już niedługo zmieni, moi drodzy, zmieni się to. Właśnie przeszliśmy sobie przez takie centrum, czyli taką miejscówkę, gdzie można sobie wypić piwko, można sobie posiedzieć, można sobie powydawać pieniążki. Więc takich informacji praktycznych, co mogę powiedzieć? Najważniejsze słowa po serbsku, żebyście wiedzieli. Zdrowa i chwala. Chwala to dziękuję, tak? Chwala to dziękuję, a zdrowa to takie cześć. Czy tam dzień dobry? Nie, dzień dobry to dobre utro, czy dobre dan, tak naprawdę. To żebyście wiedzieli. I co jest ciekawe, mimo że serbski to też jest słowiański język, to jest trochę inny i ma sporo zaczerpnięte z tureckiego. Babe, do you remember the words with the Serbian and Turkish, the similar words? No, I was thinking about that, but for example, he said different words and I didn't know them. For example, to window we say "jamu kapatırmısın." Cümde kapatırmısın. Yes, and he said completely different stuff. And he was all the time, you know. And I was like, no. Yeah, and he was really like a historical stuff guy. I don't know. Yes, and he told all the time, you know, and I was like, no, and I felt like I'm so down. I didn't know. Sorry, where can I know all the history from Germany, from Serbia, from Turkey? Sorry, I'm not a book. And then he told all the time that, and then I said, oh yes, it is like that in Turkish, but I really had no idea. Because just say yes, you're right. He said, okay. You know, and I said, yeah. Yeah, but I don't know. I have different words in Turkish, and he said, oh, it's same like Serbian language. And then he said some words, and my Turkish is not perfect, yeah. But simple things I know, and they really didn't sound like Serbian language. Who knows? Także spróbowałem, pogadaliśmy, no nie do końca, no ale jeżeli macie z tym jakieś doświadczenie, też dawajcie znaka w komentarzu. I co? A, jeszcze kwestia waluty. Jezu, to są chyba też dinary? 117... Sorry? 20 dinar. No dinar. Może 1 euro? No euro. Złoty, polskie złoty. Peace. No nie, to nie mamy. No przyjechaliśmy, mówię, przejazdem tylko jesteśmy. Uciekamy do Polski po to załatwiać różnego rodzaju sprawy. Mam nadzieję, że nagrałem już w ostatnim odcinku to, co chcę wam powiedzieć, no ale jak nie, no to będziemy robić t-shirty na pewno. Będę robił t-shirty z miseczkami, więc pewnie w opisie będzie informacja z numerem konta, żebyście po prostu dawali znaka i tak dalej. Więc... where are we going? Let's go slowly but sure back. There? Okay, yeah? Yeah, because I don't know, there's nothing and I want to drive slowly but sure. No, my tak przyjeżdżam tylko nagrać wam, co tu się będzie działo, więc pewnie jutro będziemy już na Węgrzech. Także zobaczymy. No, nagrywam zawsze na spontanie. A, 117 dinarów serbskich to 1 euro. Bye bye. No, to Blondyna... Żartowałem. No, idziemy. Nie wiem, gdzie jestem. W sumie nie mam mapy. Where are we going? Never. Promise? Mhm, promise. Okay, our car is there. I don't know. I think our car is there. We came from there.
How can our car be there? No, we came from there, but there we did a circle or something. I have no idea. Także 117 dinarów to... No widzicie, jakie mam tutaj. Ja nagrywam, tutaj, ten, gdzieś. No ogólnie to jest bardzo zabawnie. No. 2, 4, 6, 8, 2, 4. And now every people all zamknie. Everyone know my password to my phone. Nie słyszeliście tego. I tak to wrzucę, niesamowita sprawa. No więc dawajcie znaka w komentarzach i tak dalej. A ja w sumie to się rozregulowałem. Nie wiem, co mam powiedzieć dalej, nie wiem, na czym skończyłem. Także co, wysyłam wam uśmiech i zobaczymy, co się dzieje dalej. Dobra, kolejną rzeczą, którą w sumie pomyślałem sobie tak przechadzając się po Belgradzie, jest to, że tak naprawdę, wybaczcie, może będę trochę takim egoistą się mówi, ale no, duże miasto nocą, centrum dużego miasta nocą wygląda, nieważne czy to jest Belgrad, czy cośkolwiek innego, jeżeli faktycznie nie zna się jakiejś głębszej historii tego miejsca, to jest miasto jak miasto, każde miasto wygląda tak samo. I szczerze powiem wam, że podróżowanie od miasta do miasta, od stolicy do stolicy, no nie wiem, no nie jest jakby chyba w moim stylu, nie wiem, ja uwielbiam właśnie wychodzić poza schematy, jak widzicie w Chorwacji, totalnie zjechać z trasy, pójść gdzieś, gdzie nie ma nikogo, jest, nie wiem, bida i tak dalej, tak totalnie, o, thank you babe, dzięki Lidy nie nadepnąłem na jakieś dziwne śmieci, o, ktoś gra na skrzypcach. No więc, no nie wiem, no ja uwielbiam wychodzić ze schematów, mimo że czasami trzymamy się tej turystycznej ścieżki i tak dalej, czasami zaglądamy w takie miejsca, a nie inne, ale naprawdę tam, gdzie się magia zaczyna się wtedy, kiedy kończy się turystyczny szlak. Przynajmniej to jest moje zdanie. No to... Dzień dobry, miseczki, w ten piękny kolejny dzień. Wiem, że czegoś brakowało ostatnio w moich filmach, a mianowicie wspaniałych poranków i mojego porannego ryja w wannie. W wannie? Może nie w wannie, ale na pewno w saunie. No nie ma nic gorszego jak walące słońce mi w twarz albo po prostu w samochód robiące po prostu nagrzaną puchę tutaj. Gdzieś wlazły nam trzy muchy. Od godziny 5 bzyczą, siadają wszędzie na mojej twarzy. Jest tyle miejsca na świecie. Czemu one muszą siadać tylko i wyłącznie na mojej twarzy? No i co? No dzisiaj spaliśmy sobie elegancko. Elegancko tutaj. Opa. Czyli przy drodze na parkingu. Wczoraj przycisnąłem trochę kilometrów. Opa, rapapa. I jesteśmy pośrodku niczego. Śmieci wciu, dużo, bardzo, ciu, ciu, ciu. No i co, może coś zjemy za chwilę i idziemy jechać dalej, idziemy jechać dalej, jedziemy dalej. Właśnie jesteśmy w między granicami Serbią a Węgrami. Do Węgier jest taka kolejka, także myślę, że z godzinę tu spędzimy. Więc co innego mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić. Jestem ciekaw, co z kontrolą. Naprawdę jestem mega ciekaw, za chwilę zobaczymy. Wyjazd z Serbii był naprawdę bardzo, bardzo łatwy. Znowu celnik gadał z Didem po turecku, co jest bardzo zabawne. No i co? No i czekamy. No i stoimy. Z tego co widzę, to sprawdzają na razie tylko i wyłącznie te bagażniki, więc na razie bez stresu. No to właśnie w tej chwili przejechaliśmy granicę węgierską i moi drodzy, z tego co widziałem, to tak wyrywczo sprawdzali temperaturę. Sprawdzili, tylko otworzyli bagażnik, trochę tam poszperali, tak nawet nie wiem po co. W sensie nie miało to żadnego sensu. I ten, nie czekajcie, bo muszę zjechać. Przemieciliśmy konta, nikt tam nic nie mówił, nikt nie pytał. Także co, no mogę powiedzieć. No jesteśmy na Węgrzech, no i zobaczymy. Cały czas lecimy powolutku w stronę Polski.
No to moi drodzy, podsumowując ten krótki, bardzo krótki odcineczek, jeżeli chodzi o same granice, to sytuacja wyglądała w taki sposób, że do Serbii wjechaliśmy totalnie bez problemu. Z Serbii przejechaliśmy na Węgry, była niesamowicie duża kolejka, wyrywczo sprawdzali temperaturę, no i sprawdzali bagaże, ogólnie to trwało to bardzo długo, chyba z godzinę straciliśmy na granicy węgierskiej. O kota się totalnie nikt nie pytał, to jest w ogóle niesamowite, tylko otworzyliśmy podczas kontroli i jedna babka celniczka tak popatrzyła, o kotek, to uważajcie, żeby nie uciekł. No i Didi go wzięła i w sumie tyle, nie? Także kot przyjechał z nami aktualnie do Polski. Ciśniemy w tym momencie, robimy dużo różnych dziwnych rzeczy. Ogarniamy sprawy organizacyjne, sprawy nieorganizacyjne, sprawy przyziemne, mniej, bardziej i tak dalej. I co chciałbym wam jeszcze powiedzieć? To nie wiem, czemu sobie jakoś tak narzuciłem, wiecie, stwierdziliśmy, ok, wracamy, ciśniemy do Polski, ze względu przede wszystkim na ubezpieczenie samochodu, to też nie wracaliśmy prosto jakby do Niemiec, tylko do Polski, chciałem pokazać w ogóle Didi, tu gdzie się wychowałem i tak dalej, miejscówki, wszystkie i tak dalej, piękno Polski, na pewno z Polski będzie dużo, dużo nagrań ciekawych, mam nadzieję, z perspektywy właśnie Didem. No i co, kurczę blade, właśnie miałem tak, że jak sobie postanowiliśmy, że jedziemy, to już po prostu cisnęliśmy. W dwa dni przejechaliśmy trasę, którą robiliśmy, tak naprawdę ten dystans, który zrobiliśmy przez trzy ostatnie miesiące. Także grubo, bardzo dziwnie się czuję. I powiem wam, że nie wiem, chyba tak trochę bez sensu z tym śpieszeniem się zrobiliśmy. Ale nie mieliśmy parcia też zostawać w Belgradzie dłużej, tam po drodze też na Węgrzech, więc po prostu przeskoczyliśmy Europę. I nie wiem jak wy macie, jak nie wiem, wracacie czy z podróży, czy z wakacji, ale nie wiem, no czuję taką, ja już czuję brak tej takiej, nie wiem, a właśnie na przykład albańskiej dzikości, takiej no, tego innego klimatu, tego innego stylu. Już jak wyjechaliśmy na Węgry, to już było wszystko takie bardziej poukładane, takie bardziej, takie wiecie, takie bardziej europejskie, też takie, no nie wiem, nie? Taka, jak to się mówi, podróżnicza depresja, zobaczymy, czy Didi będzie później miała. Także co, no tym miłym akcentem kończymy aktualnie podróż po Bałkanach. Chciałbym wam serdecznie podziękować, że jesteście z nami. A my w tym czasie, w tym właśnie momencie zabieramy się do nagrywania kolejnych odcinków z Polski. Zostaniemy tu pewnie parę dni, bo jak mówiłem, musimy załatwić kilka spraw i ciśniemy dalej, nie? Odstawić samochód do Niemiec i w świat, bo pamiętajcie, że życie to przygoda i życie to podróż. Także co, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, oczywiście tam Patronite, PayPal, bla, 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 bla. Fajnie, że jesteście z nami i do usłyszenia!